te są chyba wszystkie. Widzę, że wypisałeś wszystkie czołgi z okazji. Tak, skopiowałem to co Grzesi opisał. Aha. I sprawdziłem też czy to, czy dobrze pisał. No. Jedyne co to tylko musimy zwrócić w czego uwagę na te, na, na te daty, że to są daty nazwane oficjalnie no to są przez te głupie daty. Tak, bo ja na dominie daty. to sprawdzałem, to yy, się skapnąłem, że domin kiedyś no. mocno cisnął w to, żeby daty były. Normalne. mi kiedy się zaczyna event, a nie kiedy kończy. No bo no? tak bo... powinno być. To jest idiotyczne w ogóle zachowanie. Dlaczego Dlaczego jest. Yy, Operacja Świąteczna 2024? Jak to. Przez cały grudzień to jest i tydzień w grudniu. To jest głupie. W styczniu, no, no, no. Znaczy w styczniu. I. Przecież potem ciężko dojść do tego, co kiedy było. No ale jak już zaczęli raz, to wiesz, teraz nie da się poprawić, no. No nie, bo później by ktoś z preb, powiedział, no. że przeskakują, nie? Że... No nie przeskakują, bo znaczy, mu dwa, dwa razy, no. tak, no. tak. No. Dwa razy by były w tym samym roku, nie? To co, zaczynamy? Możemy, no. Przez zacząć. Mogę Przez... zacząć, no? Tak. Okay. Zacz, ja zacznę, ja zacznę nie, od do, przedstawienia się. A okay, mogę ja zacząć ja, ja od Nie, dobra, nie ja potrzebuję zacząć od przedstawienia się, ponieważ różni. youtuberzy ja chciałem youtuberzy się zacząć od na twoje filmy. Nie ma, nie ma ale nie, no, ja też żartuję, chciałem nawiązać do jej. tego. <laughs> to różni youtuberzy, wchodzą, słuchaj, różni youtuberzy wchodzą, różni youtuberzy wchodzą na twój marny kanał, który próbuje się wybić na, na większych kanałach. A ma prawda i, no. I nie rozpoznają mnie. Więc ja się, bo ja chcę się grzać w blasku A, tej się dramy się podeklawować. no dobra. Tak, chudy chudziutki z tej strony, dzień dobry. Dzień dobry. <gry> I tyle, tylko tyle chciałem zacząć. A, to zacząć. już, dobra, okej. Okay. Już Ech. czuję, jak po prostu ten blask mnie ogrzewa. Ja myślałem, że już czujesz mróz spowodowany operacjami świątecznymi, które się to zaczynają. Ua, ale powiem ci, wchodzimy w te tematy, zmieniamy, naprawdę czuję się, czuję ten profesjonalizm teraz. Powiem ci, że było bardziej jak, profesjonalnie, jak jakbyśmy temat. za każdy razem nie podkreślali tego, jak nam to zajebiście wyszło. Tym razem to wtedy już byłoby było profesjonalnie, nie? No to tak jakby Krzysztof Fibrisz stał na scenie i prowadzi coś tam i mówi do tej prowadze, ale zajebiście, nie? To super i poszło. Tak wiesz, tak z Ofu, nie? Jak już wzeszli. Gdzieś tam za tą kotarę, tam gdzie znaczy piją kawę yy, i tam jej mówi, ale zajebiście to, powiedziała. To, to, to są dwie twarze takich programów, szczególnie Ta. tych na żywo. Możesz być albo właśnie taki poklepujący się po plecach, albo ten, co je rurka. No tak, ładnie. E, to dobra, operacje świąteczne, tak? Jak tam? podobać się Winnie Jones? No, ja należę do osób, które jak się dowiedziały, Człowiec że to znają będzie Winnie Jones. Nie, właśnie A, nie? to jest hit, bo ja go nie mam pojęcia, kim on był. Do momentu, no. aż nie zobaczyłem gdzieś tam, na, na jakimś tam wpisie, czy to na na tym na, na, na portalu Wotowym było, czy gdzieś. W każdym razie była wymieniona lista filmów. To chyba Wot express podawał listę filmów, w których grał, i mm -hmm. nagle patrzę. 60 Sekund, czyli Gone Aha. in 60 Seconds z Angeliną Jolie i z najlepszym aktorem tej ziemi, Nicolasem Cage'em. Ej, jakbym miał wszystkie filmy, w których zagrał Winnie Jones, dostał i miałbym powiedzieć, z którego filmu tego go będziesz znał akurat, to bym powiedział, że 60 Sekund. Po prostu bym trafił, tak, trafiłbym 100%, nie? Po prostu za no, ale... po jednej nutce. Bo ja nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem filmów, ale... 60 sekund to jest film, który odcisnął piętno na mojej psychice na pewno. Szczególnie ja, jeśli chodzi o zamiłowanie do motoryzacji. Myślałem, że kojarzysz go z filmików, jak podobał łamać ludziom nogi w tym w angielskiej. Nie, ja totalnie nie wiedziałem, że <laughs> ktoś taki istniał, a on a... się okazuje, że największe piętno to on odcisnął właśnie na historii yy, piłki nożnej, tak? To ze względu jest. na swoją brutalność. Tak jest. O, to się nie wiedziałem. Wtedy tam. tam... Było więcej takich zawodników, którzy wtedy tam grali w podobny sposób, to stare dzieje, Ale Tak, Winnie ale... Jones. Na, na, pytanie, na pytanie, kim jest Winnie Jones, gracze WOTA odpowiadają kto? No, no, na pytanie, kto to jest Winnie Jones, gracze WOTA odpowiadają mniej więcej tak samo jak na pytanie, kto to jest chudy chudziutki. Jo, ale teraz, tak. ale klamra, gościu. Wow. <laughs> nie, no, ja w niego czasu zdałem, nie? bo ja go znam z filmu przekręt, snatch, i, okay. i ten film jest naprawdę spoko, bardzo polecam obejrzeć, bo ten film, on leciał niedawno na stop chyba czy gdzieś, ale ten program jest taki daremny, że wycisza, na, ale kino, <laughs> że wycisza przekleństwa. Nie, i tego okay. się nie da słuchać po prostu. Tak, jak, jak, jak tam puszczali, to był niemy film w ogóle. I nie było w ogóle wiadomo o co chodzi. Um, ale obejrzałem sobie kawałek, tak dla przypomnienia akurat. To, I to było przed tym, jak się dowiedzieliśmy, że to będzie winnicząc um, I to jest spoko film, więc ja polecam jak najbardziej. No, więc to no dla i co, mnie spoko i w chyba jeszcze był, tak? typie był też. No mm. był tam no, kilka tych filmów. Zdążył obskoczyć. Raczej nie jest, jest pierwszoplanową gra. Y, roli, roli no niegra. właśnie miałem mówić, że to jest na swój sposób urocze, że jak, jak zobaczyłem jego, jego twarz, nie, nie połączyłem kropek, ale nie jestem jedynym cesekiem, który nie łączy kropek. Aha. Natomiast y, zobaczyłem, że grał w 60 sekundach. Spojrzałem jeszcze raz na twarz i mówię, ty bez kitu, Jedyny film, z którego go znam, to jest film, w którym nie odzywa się chyba ani słowem. Aha. Bo on gra taką postać niemą, nie, nie no. jest niemową. Yy, i, I najśmieszniejsze jest akurat jest zajebista postać, bo on gra postać, która jest y, tym pracuje w przy sekcjach zwłok, jak się to nazywa. Koronerem. No niech będzie, że jest pato. Koronerem. pato. Nie. Tak. I jest taka Patologiem. scena, jak przychodzą po niego i wiesz chcą go wciągnąć z powrotem do szajki, która kradnie te samochody. On akurat nad takimi zwłokami tam coś tam je rozcina, coś tam ważnego hmm. na pewno robi. I przychodzą i mówią coś w stylu, no chodź z nami, jesteś nam potrzebny. I on akurat je kanapkę tak, tą kanapkę tak na te zwłoki odkłada Aha. i idzie bez słowa. Nie? A, okay. no to, jak poszedł na casting, to... Dali mu do, przeczy do przeczytania scenariusz, żeby zagrał. Zagrał trzy razy, potem wzięli i No Słuchaj, twoja postać będzie nie ma, nie? Masz tylko wyglądać. No, więc... Odezwał On się jest. i powiedzieli, dobra, nic nie będziesz mówił. No, dokładnie. To tak jak no, to Maciej co, Musiał, to teraz... jak to żołnierz leżący twarzą w błocie, tak? Słuchaj, a jak w jak Wiedźminie grał Maciej Musiał, to jedyne co powiedział to we must go your highness, o ale za to powiedział to z trzy razy. O, Ale słuchaj, piękne, zawsze no. zagrali w, w większej ilości materiałów i więcej oglądanych niż my, więc szapoba. Tak. Ale słuchaj, bo ja mam wrażenie, że my teraz w ogóle temu eventowi, eventowi robimy większy hype niż, na, niż, niż mu się należy. Niż hype, na który, tak, na który zasługuje, niż mu się należy. Mhm. No bo e, uwaga, rzucam hasło. E, dzisiejsze tegoroczne operacje świąteczne e, są kopią zeszłorocznych i nie dają nic extra. Change my mind. Hmm. Nie zmienię Twojego zdania w żaden sposób, bo. Albo nawet bym powiedział, że. No są to jest... gorszą kopią. A dlaczego gorszą? A czego, czego brakuje? Bo tak yy... szczerze. Gorszą kopią, bo bym powiedział, że brakuje. Yy... Ja wiem, jak to jest gorszą czołgów, kopią. Czogów premium, które będą ni niższy no. tierowe. W sensie jest, jest jakby taki push zrobiony na to, żeby to były faktycznie drogocenne w, w rozumieniu waluty w grze nagrody. Nie ma środków, nie ma. Nie? Bo, bo nie ma co. Tak, brakuje tego środka. Bo nie ma co ukrywać. Dwie dziewiątki i dwie ósemki, tak? Tak. To są, to są nagrody. Yy, I później są dwie piątki, piątki. A brakuje choćby takich ósemek, które mogłyby być jakby nagrodą pocieszenia dla graczy, który, którzy jeszcze tych ósemek nie mają na przykład. Nie? Znaczy To nawet nie o to chodzi według mnie tylko. Ja się liczę z tym, że ogólnie drop golda, złota, jak do takiego, będzie mniejszy przez to, że właśnie nie ma czołgów, które już są w grze. Czyli mamy nowe, no jest ten sort, tak? Ten kołowiec, oczywiście, ale to jest jeden czołg. A kiedyś było tak, że były dwa, czy nawet trzy, tak mi się wydaje, że zdarzało się. I um, trzeba będzie aż cztery czołgi dostać, czyli teoretycznie aż 200 paczek kupić żeby potem ci zacząłem wypaść duplikat. Oczywiście ja mówię o naj, najbardziej skrajnym scenariuszu. Tak, naj, naj, skrajny, skrajny scenariusz, tak? Pewnie, pewnie aż tyle nie będzie trzeba, no ale tak czy inaczej, trzeba cztery czołgi dodopnąć, żeby zacząć dostawać złoto. A jak się będzie te małe dropiło, no to one są po ile? Po 1500 golda? No pewnie będzie więc, mało, mało. A nie ma tych szóstek i siódemek, no. które były tam po 3-4000, to już był taki takie fajne złoto, że można sobie tam na przykład Battle Passa kupić albo coś. A 1500 to tak, hmm, słabo. Wydaje mi się, że w tym roku nagrodą pocieszenia będą właśnie, znaczy tą taką, jak ja to nazywam, nagrodą pocieszenia, czyli czymś, czymś, czymś ekstra, co wpadnie pomiędzy tymi gwarantowanymi 50 paczkami. Jest duży nacisk położony na to też, żeby też te style powypadały. Jezu, te bo style. Jest, jest, jest dużo nowych styli, szczerze, nie sprawdzałem, jak, jak wiele więcej jest ich w porównaniu do poprzednich lat, ale nie każdy gracz który będzie kupował paczki będzie w takiej sytuacji jak ty czy ja yy, czyli gracze którzy mają już te wszystkie pozostałe style nie więc yy, wydaje mi się że no te, te no dobra, no, ale... zwyczajnie takim na, na, na otarcie łez oprócz no tak. tych oprócz tych lorków No ale to nie masz z tego to masz kurczę No nie wszyscy lubią style nie kupujesz coś i dostajesz styl też losowy a nie na czołg na który byście. jakby było tak że o, wygrałeś styl i masz do wyboru. Chcesz wziąć te Super Conquerora albo na Ebera, albo na coś hmm. tam. To by było spoko, bo wtedy ale ludzie by z... mogli, a tak jak dostają losowe, to wiesz, dostaniesz na Arte na przykład, nie grasz Artą, no i to taka nagroda idą, z, wiesz, z dupy trochę, Z tym nie? przykładem, to też możesz nie chcieć, nie chcieć dostać którejś premki na przykład, nie? Bo no ci się tak, nie no, ale... podoba, bo byś sobie sam jej no nigdy no, nie kupił no. też, nie? No ale z drugiej strony, czuł premium to jest jakaś taka wymierna korzyść, a styl 3D to jest takie hmm. Wiesz, kwiatek do kożucha, jak to się ładnie mówiło mm, kiedyś. Ja, takie, takie. Ja ogólnie powiem Ci, że jestem zawiedziony tym, że ten event jest po prostu taki sam jak rok temu, że tu nie mamy. Chętnie bym zobaczył event noworoczny. Ja nie mówię, że on jest zły, bo ten event noworoczny z tymi zarobkami, z tymi gośćmi, których zapraszają i tak dalej, i tak. to jest fajnie skonstruowane, to jest fajnie zrobione, ale to już jest który rok? Szósty chyba. Czat mi liczył, że chyba szósty to jest, czy siódmy już, nie wiem. Siódmy, właśnie. No właśnie to jestem to jest ciekawy, bo w 2018 roku nie wiem, czy to był taki. A może. Dobra, no to siódmy, wszystko jedno. Yy, mogliby jakoś to odświeżyć. Nie wiem, dla mnie bardzo fajnym były te kartki pocztowe, które się wysyłało. Ja wiem, że to było upierdliwe i tak dalej, mm -hmm. ale jakoś miałem wewnętrzną przyjemność z tego, że ja wysyłałem to widzom. Widzowie to wysyłali mnie i jakoś tak było mi miło. I, i, i w... I wydaje mi się, że też y, dzięki temu odczarowana została y, lista znajomych, bo ona miała no tak. wtedy faktycznie też taki sens, nie? Ja zawsze się śmiałem, że jak ludzie się pytali na streamach, czy dodadzą mnie do. Czy, czy dodam ich do, do znajomych na, na ten, na. na, na wociku. No. E, pod, I to byli wiesz, no-namey, ludzie, którzy tylko przychodzili po to, żeby. Żeby chcieć mieć mnie w znajomych, Aha. ja zawsze się śmiałem, kurde, no czuję się jak Pokemon po prostu, nie, weź złap, złap ich wszystkich, hej, mam pięciu streamerów w znajomych czy coś, a tutaj nagle okazało się, że może mieć to właśnie jakieś takie, jakieś takie... Jakiś bonusik taki, pierdoła, Bonus... Tak jakaś taka łączność po prostu z tą społecznością. Nie? Jakieś takie połączenie, że, że ma, nabiera to większego sensu. Nie? No Mnie bawiło to dawanie teraz, i odbieranie tego. To było takie a teraz, a teraz co? Że możesz przyjść do kogoś i mu psa pogłaskać? Tak było w zeszłym roku, nie? No i zebrać surowcę. Nie? No nie, nie, nie nie jego może, ale, ale ten. Nie wiadomo może. Wiesz, w przyszłym roku będzie można na przykład, zrobić event letni, będzie można na przykład przyjść do kogoś i mu opony palić w garażu. Też, żeby <noise> Nie, ale albo mi dasz 100 tysięcy tego srebra co tydzień, albo będę ci palił opony w garażu. To by było ciekawe. To już by chciał spytać, jak można zrobić fleet safe. Wchodzisz do garażu, patrzysz na że wszystkie opony pocięte, nie? Bo nie zapłaciłeś. I winić Jones. Chodzę do tego, by można winić Jones. Ja. Jak ja mam fantastyczny pomysł na IBE. I, 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 do do I do tego te, te memy z papieżem, kiedy patrzysz, <grym> jak twój z, znajomy z Złota odjeżdża EBR-em i nie widzi, że ma odkręcone koła. Nie? Ta, Więc... Dokładnie. Dobra, ale jeżeli to ma zostać tak jak jest, to ja w przyszłym roku chcę, żeby Robert Makłowicz był gościem zaproszony. <grym> Myślę, że tu się już zgodzimy, że ja, ja bym że Ja bym, nawet, ja bym po powiedział, że zgodziłbym się na Makłowicza, ale widziałbym też udział y, tego. Yy, detektywa Karolaka. Rutkowskiego wyobraź sobie specjalny <laughs> jakiś taki Rudkowski. <laughs> ale wiesz ta jego fryzura, taki no. załogan wystający no. z typa 5 heavy takiego kwadratowego Ej. na przykład nie? przecież, przecież yy, można by zrobić taki na przykład styl do 100 y Rutkowski, nie? przecież su 100 y wygląda jak, jak Rutkowski, też jest taki kwadratowy no. z przodu, jak spojrzysz to idealnie jest, jest potencjał czuję Musimy się skoncentrować z Halo, WG, tak. My wpadliśmy na to pierwsi i dzielimy się, po 10% dzielimy się 40-40, nie? To... <laughs> Ale ja, ja na przykład jestem niepoprawnym optymistą, jeśli chodzi o eventy w wocie. I Ja tutaj doszukałem się jednego plusa. Coś, co no, jest lepsze niż było w zeszłym roku. Ja nie mówię, że ten event jest zły, tylko jest nudny. Brakuje takiego efektu wow. No Jest po prostu trochę Ale nudny. Ale jest jedna rzecz, która mi się spodobała. Porównują no, na pewno dawaj. do zeszłym rokiem. Ja się bardzo irytowałem na automat z żetonami, bo po pierwsze trwało A... to wszystko cholernie długo, klikanie, jakieś animacje i dla, dla 15 tysięcy kredytów musiałem zdecydowanie za dużo swojego czasu poświęcić na, na klikanie tych rzeczy Aha. i robiłem to tylko dlatego, żeby wypadła mi nie nagroda, a kara, jaką był Obiekt 283, mhm. który mi nawet nie wypadł w zeszłym Aha. roku. A, okej. Okay. A więc, to jeszcze aż tak. Myślałem, że więc, powiesz, że najbardziej ci w evencie podoba to, że ceceki darmo zjady złodzieje dostaną po 250 paczek, a nie po tak, 200. bo teraz chyba jak to nagrywamy, to chyba jeszcze nie możemy o tym mówić, ale już? jak to słuchacie, no tak. to już, to już, już jest, jesteśmy pewnie po openingach. Tak, już, I już, myślę, się, że już jestem bogatszy od 300, od Deda i flaszkę, więc łatwo. Ale nie nieprzypadkowo, nieprzypadkowo chyba od razu wiedzieliśmy też, to też możemy uchylić ramkę tajemnicy, jak się dowiedzieliśmy od g że dostaniemy 250 paczek, czyli mm -hmm. 50 więcej, to wiedzieliśmy, że to nie dlatego, żeby hejterom pękły dupy jeszcze bardziej, <laughs> tylko dlatego, że coś musi być na rzeczy. No i co jest na rzeczy? Wydaje mi się, że może coś, może coś się okazać takiego, tak jak mówisz, że ten drop golda za... Duplikaty. Jest mniejszy. Będzie no, mniejszy. Też o tym pomyślałem. I jakby chce to wizerunkowo na naszych streamach, na tych filmach, które przygotujemy, poniekąd jakby zrekompensować tymi 50 ekstra. To tak tak mi się wydaje. Ja nie też. wiem, jak to ma ludziom zrekompensować, że złodzieje otworzą 50 paczek więcej. Zrekompensować ten efekt a. takiego wow, żału kurwa, ile im to wypadło, nie? A, a, okay. bo bo że oczywiście oficjalne sposób. stanowisko będzie takie, że dali 5, bo, bo jest 5 czołgów premium, nie? Więc na wypadek, gdyby ktoś Giesora nie miał. Jak pięć? Bo są cztery nowe i piąty jest Giesor. A do no, Aha, no tak, Giesor jest piąty. Pięć, się, dobra, dobra, Więc na wypadek, racja. gdyby tak, ktoś tak, Giesora tak, nie tak, miał, okay. to dostajemy 250, nie? Tak było. Dokładnie tak nie było. Mi nie wiem, mieli. czy było słychać Syreny, ale jeśli A. się nagrały, to chciałem tylko powiedzieć, że to nie w po nas jedzie. <laughs> nie, nie wiem, to Dotkowski. Trzeba było nie mówić, <laughs> widzisz. <laughs> Rutkowski patł. Dotkowski na glebę, kurwa. A te czołgi. Te czołgi. Dałeś mój faworyt Tiger Mouse. Tak? Tak. Niestety grałem wszystkie. Poważnie? No. Okej, okay. a, Mouse... a jakbyś miał uszeregować od najlepszego do najgorszego. I wszystkie niezależnie od Tierów, tak? Po prostu jak. Tak, tak, no to po bym prostu. Powiedział, że no. Mój, mój faworyt to Tiger Mouse. Mhm. Na miejscu drugim powiedziałbym, że obiekt 752. Później bym powiedział, że Typ 63 i na końcu ten Tedek, bo nie miałem, po... nie nie miałem farta, Aha. żeby zagrać jakąkolwiek sensowną nawet bitwę, nie mówiąc o dobrej. No to ja bym powiedział, że pierwszy jest Obiekt 752, drugi jest. No tu mam trochę. Nie, nie mam problemu, drugi jest Typ 63, trzeci jest Tiger Mouse, a czwarty jest XM66, tym wszak zagrałem dwie dobre bitwy, ale nikomu tego czołgu nie polecę, ponieważ to jest wannabe y, Vipera, ale nie ma startu do tego, no czołu, to, bo niestety. to dobrze, że chociaż zgadzamy się co do wyboru najgorszego. Tego, z tych, no a z tych co, nowych... co, do, co do Xora, to, to. Ja lubię Xora. Wiem, że nie, nie wszyscy go lubią, ale ja, ja lubię ten czwarty. Ja nie, specjalnie nie zdążyłem jeszcze nim pograć, więc yy, ja sobie go na pewno zostawię teraz na, na święta, jak przyjdzie czas zarabiania, właśnie kredytów. Aż w razie, i, więc... i tak jestem zawiedziony dwoma czołgami tymi amerykańskim. No to szczerze, nie chcę mi się o nim za dużo gadać, bo jest tak, tak tyle ma problemów ten czołg, że to po prostu aż przykro. Ja nie, potrafi, nie potrafię się pogodzić z faktem, że albo po prostu nie umiałem wykorzystać jego pancerza, bo trafiałem to. w takie bitwy, ale on wygląda, on wygląda naprawdę bardzo obiecująco z tą swoją wieżą. No. Ale mimo, że grałem czołgiem nowym, nieznanym moim przeciwnikom Aha. to byłem po prostu planowany jak, jak jakbym papierem jakimś jechał i to w tak dziwne miejsca po prostu mnie przebijali jak nie wiem podstawa wieży na przykład nagle się okazała że tak, była tam jest pasek taki, mega, no? mega 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 łatwym celem i mówię jak po prostu można wpaść na to żeby akurat tam przycelować nie? no nie no ten czołg nie ma na wieży nie zagrasz kadłub ma papierowy sajda nie zrobisz tak naprawdę... Ma wieżę, która w, w zasadzie nie ma jakichś giga szerokich widełek, bo, bo nie kręci się jakoś specjalnie. 30 to, stopni pamiętam? ma. Prawo no, i w a, lewo. Te, a, a bezwieżowe deki jak bardzo węższe mają te widełki? No niedużo, niedużo. No, więc... Miałem problemy czasem wyjeżdżając. No, fajnie, że ta wieża jest w ogóle, no ale... I tak za dużo. nim. Dobra, zostawmy ten czołg. To nie szkoda czasu. Tak, to, to może być czasu. to może być marna nagroda. Cieszę się, że co do tego jesteśmy no. zgodni, ale pozostała trójka. Nie ukrywam, nie, nie, nie wsłuchiwałem się bardzo szczegółowo w cudze, że tak powiem, recenzje, A bardziej ja się chciałem skupić. ale nie się chciałem skupić na ogólnej takiej ocenie. Jestem w szoku, jak skrajne emocje budzą te trzy czołgi, bo jest faworytów, tak? i myślę wiele, no? Ilo, A to ja nawet nie, nie wiem, bo ja, bo ja oglądałem film i wczoraj w nocy oglądałem film <laughs> po jednej nutce, na siebie, na, na siebie, się. to ja pan on... Artur, tak. Hallaka. Tak, oglądałem też trochę filmu Hallaka um, i kurczę jakoś ten Tiger Mouse, on niby ma tą wieżę twardszą z przodu, ale kontowanie tej wieży jest strasznie tricky, bo tam można bardzo łatwo przesadzić, tam trzeba tak naprawdę tak delikatnie przesuwać, nie? I, mm -hmm. I ten włas, który jest na górze, też byłem zaskoczony, bo ten włas jest dość daleko, ale w tych bitwach, które grałem, bardzo często ten włas miałem penowany. I nie wiem, jak ludzie go widzieli. Potem tam sobie patrzyłem, jak, jak mnie przebijali na battle hitsach, No, dostawali. Ja nie jestem zachwycony tym czołgiem. Po prostu, jeżeli wiesz, V, którą ostatnio ty grałeś, widziałem dużo. Ta niemiecka mm -hmm. drzewkowa. Tak. Ona jest trzy razy lepszym czołgiem od tego Tigermouse'a, moim zdaniem. I, I jako osoba, która zagrała w ostatnim czasie chyba ze sto coś bitew na tej fałce, mogę Ci powiedzieć, że nie zgadzam się. Ta fałka. Tak? Okay. Ja wróciłem do tej fałki, żeby ją zmarkować, pamiętając jak robiłem tę linię i, i mówiłem sobie, boże, jak mi tym czołgiem się zajebiście grało, bo naprawdę no, tak miałem było, dobre no. wyniki, fajnie się grało i po graniu. Też kolejnych jakichś tam kilkuset bitew na A75, jak ją markowałem, to nagle się okazuje, że fałka, którą pamiętałem, że ma świetny pancerz, nagle się okazuje, że jej pancerz nie istnieje. A w miejscu, gdzie mi najbardziej na tym zależało, czyli na wieży, żeby robić side scrapa i mhm. jedynym miejscem, które może być penowane przez przeciwnika, to jest ta wieża. Nagle się okazuje, że ona na tej wieży polegać akurat nie może, bo ma większą tą wieżę, wieżę od A75. Piony. Hmm. Wydaje mi się, że tam I... problem może być z daszkiem, nie na tym też, bo teraz jest dużo takich grubych armat i mogą poprzedzić. Siadam, po daszku, siadam no? do Tiger Mausa i nagle się okazuje, że tak, tak jak, tak jak, tak jak zwrócisz na to uwagę, jak spojrzysz sobie na Tiger Mausa od góry, to faktycznie ta wieża nie jest jeden do jeden przeniesioną z Mausa, tylko ona się zwęża na końcach. I to są te kąty, które mogą cię zgubić, ale ten garnek dowódcy, ja jeszcze nie miałem okazji strzelać w niego, ale jak, no ja też. jak, jak patrzę na, na ten model wizualny od frontu. Tam się coś dzieje takiego dziwnego, tam jest jakaś taka belka, jakby zaraz na tym Coś tam, tam wystaje. Działa. Jakiś no. daszek, coś wystaje, tego garnka na dobrą sprawę tak łatwo nie widać nawet. W sensie. To nie jest taki typowy wielki dzban, co wystaje na niemieckich czołgach, nie? Mm -hmm. No musisz powiedzieć tym, co my udawili w to. Musisz powiedzieć tym, co my udawili w to. Powiem ci, że miałem jedną bitwę na na mieście duchów i pojechałem tam na ten przepychacz taki w centrum. No to mm -hmm. mnie tak opierdzielili po tym, że mi zostało 400 HP w tym momencie, musiałem się cofnąć. Nie, to w ogóle to była do dupy bitwa, ale strasznie mnie spruli po tym. I tam potem w jakiejś kolejnej bitwie też tak dostałem dość mocno. Znaczy, nie ja wiem, moim zdaniem. Czegoś brakuje temu czołgowi, nie? Odrobinę. Może jakbym miał trochę lepsze te boki tej wieży, że można było rzeczywiście skontować tą wieżę jak w Mausie, no ale wtedy przodu nie mógłbym mieć takiego mocnego no nie, tym, na, na, no ja myślę, że to jest więc... właśnie. Coś za cena, coś, nie? Cena, cena tego frontu właśnie, no. Natomiast, Natomiast no, rozumiem, wiesz, że się może podobać ten czołg. Ja, ja, ja ostatnio się po prostu polubiłem z czymś, co nie pozwoli mi za szybko się wywalić ze zero. I z czymś, okay. co, co ma na sobie wolno? jakiś pancerz, nie? Tak, tak, tak. Ma na sobie jakiś pancerz i... Go 95 ja ja wiem... No, grubszego <laughs> i wolniejszego nie znajdziemy, nie? Ale ten, ten pancerz, Mówię, grałem ostatnio dużo E7 Pioną, grałem dużo V -B i jestem w takim, że tak powiem, gazie takich Aha. powolnych, powolnych klocków takich. W nie? nie? niemieckim czołgiem jestem w gazie, nie. <laughs> słabo, Ohoho. słabo wyszło, ale no, no cóż, lepsze to niż żarto kupię. <laughs> właśnie mamy to kupię do dobienia, a po kupy to dzisiaj wysłałem kaczkomatowi prezent Kaczkomatem, więc no. Nikt nie mówił, że nie wolno kupy w Kaczkomacie. I już. Nie ma takich przepisów. Nie ma takich przepisów. Więc ja z Maus nie jestem fanem. Uważam, że jest spoko, ale nie jestem jakoś zachwycony nim. Ale, ale rozumiem, że niektórym się może on podobać. Jestem ciekawy, jak na dłuższą metę ten jego pancerz się będzie sprawdzał. Po mm -hmm. prostu. I plus, ja, ja wiem jedno. Na dłuższą metę też na pewno będzie fajną piniatą, Bo, <laughs> no, bo te czonośce. Coś tym y jest. Te czołgi właśnie te, te, te niemieckie takie super heavyki są od tego, żeby też trafiać słabych graczy w nich, którzy myślą, że się schronią pod grubym pancerzem, ale grają po prostu źle tymi czołgami i później lepsi gracze dzięki temu mogą sobie po prostu te hapaczki na nich nafarmić. Niestety takie są, takie są, takie są realia wota, więc tak. takie, takie czołgi nam są też potrzebne. Tak, Odda oddaję ja, dziewięć oddaj mój... w linii frontu, co? O, oh. oh. ale to wracamy oh. do odcinka chyba numer 12, jak dobrze <laughs> pamiętam, gdzie zachwalaliśmy, znaczy zachwalaliśmy, gdzie szukaliśmy sensu w tych dziewiątkach na linii. Frontu. A szczerze to nie tam whatever. Jakby były to... Zmieniało to coś tak naprawdę? Były i nikomu się krzywda nie nie, no, nie nie, wiem. szczególnie w ogóle zmieniały te dziewiątki. Znaczy były fajnymi piniatami, jak, jak gamonie je brali, nie wiadomo po co i no. stań się w ja, ja podsumowując, Tiger Mouse'a, okay. mi się podoba, mój numer jeden. Na pewno nim okay. będę grał w tej, podczas tego eventu. Nie dość, że sobie zarobię kredyty, to, to jeszcze obligacje. Dziękuję. Proszę bardzo. To następne niech będzie tak jak zapisane. Typ 63, czyli chłodzenie działa. No, czyli, czyli bierzesz butelkę szampana, wstrząsasz ją, korek wypada i tylko korek wypada. Tak. Dokładnie. To tak, jeśli chodzi o tą mechanikę. No właściwie, właściwie Jedyne, to, co tak. mi I, to, dało do myślenia. I to wypada rzadko. No, Jeszcze dokładnie. Co się dało do Jedyne, myślenia. myślenia Zacząłem się zastanawiać, dlaczego ta mechanika nie jest po prostu w każdym dziale dostępna. W sensie to mogłoby Aha. być na zasadzie takiej, że każdy czołg ma dwa poziomy jakby celności. Jak skupisz do dzisiejszego maksa, to ma taką celność, ale jeśli przytrzymasz jeszcze, ustabilizujesz, to tak jakby, nie wiem, dostrajasz te przyrządy celownie. Ale no to, to nie to trzeba tak, wielkiej to... historii dopisywać. Ale nie? przecież ale... masz dwa poziomy celowania. Masz niewycelowane w ogóle i przycelowane na tak, maksa, no. więc... Kamar... <laughs> jeszcze po drodze ile jest to? Nie no, ale... No. Znaczy... Wiesz, no, na pewno by to wymagało wtedy jakiegoś balansu i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, z ciekawości ostatnio kliknąłem na tym ccq koncie, ile mam czołgów, tam jest 750 czy ileś czołgów. Wyobrażasz sobie balansowanie 750 czołgów nie, no, nie pod no, taką wiadomo. mechanikę. Ale ta sama, sama ta mechanika jest spoko, bo ona jest intuicyjna. Ona nie jest taka jak doładowywane pestka y, przez poło nie, połowę ta, czasu i, przeładowania i, i nie wiesz, w użyjesz, włoskich, włoskich. No. Że, jak dwie sekundy przed doładowaniem strzelisz, to wtedy następna peska ci się połowę krócej. To jest takie nieintuicyjne i to jest takie bezużyteczne, tak naprawdę. A tutaj jest fajnie, bo to jest intuicyjne, to jest proste, tylko jeszcze jakby tak było lepiej zaznaczone. Bo u mnie nie jest, nie wiem no za czego, i to nie? jest O co tu to chodzi? Jest, to jest kolejna ciekawostka, bo ja, jak ogrywałem, to ja myślałem, że to, że to jest feature klienta, no. a że miałem podwójny celownik najlepsze. Jest to, jakby dwa okręgi. Najlepsze Jak jest to, zobaczyłem u no. ciebie, że, że tego nie masz, to i, i narzekałeś, czy, że właśnie tego no. nie ma, to mówię, A, no dobra, XV-nie. A, A czy u ktoś ciebie mi, jest grubszy ten celownik? U, ciebie, u mnie są dwa, jakby celowniki masz na na XVM, dwa w ogóle już. Ale powiem. myślałem, że to jest XV, ale później ktoś pisał na chyba pod twoim filmem, właśnie, pod moim komentarzem dotyczącym tego celownika, że Awesome Epic Guys, czy ktoś, też grali, też mieli XVMA, a nie mieli podwójnego celownika. Aha. Bo no, Ja powiem ci, że wszedłem najpierw i tak zagrałem, bo to był pierwszy czoł, który ogrywałem, bo moim zdaniem on był najciekawszy z nich wszystkich, no bo tą nową mechanikę, chciałem zobaczyć jak to działa. I zagrałem pierwszą bitwę i drugą bitwę i tak starałem się zobaczyć kiedy ten celownik się skupia, nie? Jak jedziesz na przykład, to jest ciężko zobaczyć to, bo to się mm -hmm. tak tylko troszkę zmniejsza, tak jakby ci się normalnie celownik tam, wiesz, zwiększał, zmniejszał, bo tam, czy jedziesz szybciej, czy wolniej kręcisz zwierzę. Ale potem już zobaczyłem, że to się zmieści. Tak myślę, kurde, może mody jakieś. Ja tam nie mam dużo modów, nie mam XOM, i tak dalej. Ale tam kilka modów mam na kamerę, mam przede wszystkim wolną tam do miniaturek. Może on coś pieprzy, więc wyłączyłem, wziąłem mody, wszystkie, wywaliłem, włączyłem, widzę, że tak samo ten co do nich wygląda. Tak naprawdę ciekawe, może, może coś w tym patchu weszło, bo nie grałem dzisiaj tym czołgiem, ale dla mnie to jest dziwne, że nie ma jakiegoś. Nie wiem, kolor się nie zmienia celnika, albo jakoś pypczyka nie ma, albo co wiesz. Taki, taki pypczyk właśnie musi no. być, no. Cokolwiek. Taka albo nie wiem, no, niech się przeładowanie działa i pod spodem, nie wiem, dodatkowe, albo niech ten czas leci do tych 13 sekund, tylko zmienia kolor, cokolwiek, no. Nie bardzo rozumiem, dlaczego to jest tak zrobione. Wiesz, co mi to przypomina? Kiedyś była, jak, jak pierwsza dwulówka wchodziła, to pamiętasz, że w ogóle Był problem, nie, nie pomyślało tak. o tym klikaniu. Nie? A to do tej pory że, jest tak? Że trzeba, mm. że trzeba sobie zmienić po prostu na inne klawisz no tak. najlepiej, bo tam jak po gra, to było, żeby dwa gra... się wciskało? Nie, wciskało się jeden, tylko się przytrzymywało i gra. Po prostu A, jak tak. strzelałeś normalnie, to gra czekała, czy ty tylko kliknąłeś, czy jednak przytrzymałeś? Mm. Bo ona musiała za chwilę poczekać, więc te strzały pojedyncze. Z tego to była tragedia, no i trzeba było tak. zmienić klawisz na jakiś inny, osobny. Niż, inny niż po prostu stał, tak. tak, tak, racja, tak. To I było, wtedy tak, to miało faktycznie. sens. No. Ja myślę, że tutaj stała się podobna historia. Ja rozumiem, że oni nie chcieli może robić zbyt wielkiego szumu wokół tak naturalnej mechaniki, czyli takiej, która się tak czy inaczej zadzieje. Nie, nie wymaga żadnego inputu od użytkownika, że tak powiem, po. Po, po, po IT. No ale są ale... bardziej skomplikowane rzeczy, mechaniki, które mają swoje oznaczenia, więc. No, 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 no więc dlatego mówię, nie? że jak jest coś prostego, co się dzieje mimowolnie, gracz nie musi niczego robić, no to stwierdzili, że może nie chcą wokół tego robić nie wiadomo jakich, jakich wskaźników, nie? Nie wiem, ale może. Starej, ja jestem może się z tobą coś tu w stanie zmienio, założyć. O wiele, że duża część osób, która nie śledzi jakoś strasznie tych czołgów, nie ogląda recenzji, nie czyta artykułów i tak dalej, a kupi sobie paczki im ten czołg wypadnie, to oni to nie będą nie mieli zielonego pojęcia, że no. coś takiego istnieje nawet. Totalnie. Więc no nie wiem, to jest tak słabo, ale może czołgi te mają wchodzić dopiero, tak? Więc może, może coś tam ruszy się w tym. Może to jakoś przerobią, zobaczymy, pomyślimy. Co jest ciekawe w tym czołgu, to ta szczelina pod wieżą. Tak, to jest fajne. Też na to zwróciłem uwagę, że to fajnie wygląda. Ale ogólnie czołg jest taki nijaki dla mnie. Ja powiem tak, ten czołg nie jest jakimś strasznie tutaj trudnym do przebicia pojazdem, ale ta szczelina też odsłania śmieszne takie wykspoty. Nie wiem, czy zwrócić na to uwagę, tak. że tam jakby mhm. na tych zawiasach, gdzie ta wieża się pochyla. Tak jest. Są takie plamki zajebiste, nie? To jest w ogóle 50 fajne, bo tam i... się trzeba uważać, żeby nie za bardzo, jak będzie się podjeżdżało, żeby nie opuszczać tego, bo się pokazuje na górze te włazy i tak dalej. To jest w ogóle śmieszny czołg i taki interesujący, ale jemu brakuje albo przeładowania, albo odrobiny mocniejszego strzału, moim zdaniem. Bo nie czułem się jak czołg ciężki, czułem się jak taki czołg średni, bardziej, który nie jeździ. O, mhm, grając tym pojazdem. I to takie było... Hmm... Ciekawe, no coś, czy, co... ciekawe, czy ósemka drzewkowa może być gorsza od niekawe. No, niby powinna. A BZ-166, pamiętamy. Ja, ja doskonale pamiętam ten czołg. Świetnie. Ale jeszcze, jeszcze, co chciałem powiedzieć z tym czołgiem, to no. to, że ja mam zawsze strasznie problem z tymi czołgami, które mają ten, to zawieszenie pracujące. Aha, okej. Okay. Że nie potrafię się po prostu pogodzić z tym, że, że ta większa depresja działa, wychodzi tylko z przodu. Ale to Wiesz, jest dużo, upierdliwe jest dużo trochę, no. Jest dużo miejsc i dużo czołgów, którymi da się wyjeżdżać tak lekko bokiem, żeby się, tak. żeby się wystawić tylko na jeden strzał i, i cofnąć. I to jest sprawniejsze często. A tutaj musisz w te same miejsca podjeżdżać. Pamiętaj, żeby podjeżdżać w określony też, określony też sposób, nie? Znaczy mnie, mnie w tej mechanicy zawsze wkurza to, że ona jest taka zależna od prędkości. Czyli czasem jak jedziesz szybko, zahamujesz, żeby strzelić, to dostaniesz na przykład to opuszczenie, ale ono zaraz się Wyłączy, bo się czołg bujno albo coś tam jeszcze, wiesz, wyhamowuje dopiero i przez to ci celownik skacze. Taki problem jest ja na, bym, tym, na tym dunowym czołgu. Ja bym powiedział o, o jeszcze jednej rzeczy i wróćmy z powrotem do tych brakujących wskaźników. Że ja, bym, ja się często łapię na tych czołgach, na tym, że opuszczam działo, nie zdając sobie sprawy z tego, że jeszcze kilka stopni mógłbym opuścić, na przykład poprawić swoją. Swoją pozycję na przykład i wybić się w mniejszym w stopniu. Nie, no to ja, ja raczej jestem backward. Ja się na spoko. tym, że wiesz, celuję w kogoś i jakoś tam, nie wiem, chcę się wycofać, cofam kamerę na przykład i myszka mi się opuści, patrzę, a tu dupa jeszcze się podnosi, że jeszcze mógłbym mhm. inaczej, bardziej korzystnie wyjechać. No ale to jest też kwestia tego, że no, no nie czarujmy się, nie jestem jakimś wybitnym graczem. Może może, może lepszym graczem jakoś tam po prostu łatwiej przychodzi opanowanie tego. Nie? Ja też nigdy nie kryję, że tych. Dziwnych czołgów, właśnie, nie, no niespecjalnie się z nimi lubię. No to trzeba się trochę zaznajomić z tymi hańkami, ale ona jest okej. Okay. No mnie tylko wkurza to, że czasem po prostu ona się włącza, wyłącza, włącza, i, i czasem potrafi się strzał zepsuć, zepsuć przez to. Nie, że ten serownik się podskoczy nagle i znowu wróci w to samo miejsce. Ale ogólnie czołg dla mnie bardzo przeciętny. Po prostu taki. Taki, że będzie stał w garażu raczej. Przeciętny, ale według, według ciebie lepszy wciąż niż Tiger Mouse. Hmm. Wiesz co, tak, ale tu mam tak... Nie wiem szczerze, czy on jest dużo lepszy. One są na podobnym poziomie. Po prostu dałem go bardziej wyżej dlatego, że jest nową maszyną, nie jest takim klocem, można nim pograć. Inaczej. Jest bardziej wszechstronny mimo wszystko niż Tiger mm -hmm. Mouse, nie? Bo możesz tam zagrać sobie na wieżę, możesz na górkę wjechać, możesz sobie zagrać na hatekowni też nawet spróbować, tak? Nawet z tymi 320. Wiesz, przy, muła, przy mułowatości Tiger Mouse'a możesz powiedzieć, że no. topikiem zagrasz jak medem, jak będzie potrzebny. No tak, tak. A, a jak cię rzuci na ósemki, to wiesz, to możesz tam trochę poudawać, że jesteś takim prawdziwym hatekiem. A Tiger Mouse'em, mm -hmm. no to grasz jedno i to samo w kółko i jest trochę nudniejsze. Na... Ale. Oba czołgi są mniej więcej na tym samym poziomie, no. Może jutro jak wstanę, to mi się bardziej Tiger Mouse będzie podobało chociaż. No i umówmy się też, że może jak pogramy więcej tymi czołgami, nie? No bo mm. też prawda jest taka, że... No ja typem zagrałem 15 bitew chyba. W ogóle nie mogłem no się ja z tym wszystko, czołgiem ja dogadać ja po, kil po kilka bitew, ale typkiem faktycznie najwięcej, bo też miałem problem z tym, żeby coś nim ugrać. Ale finalnie ugrałem. Aha. W przeciwieństwie do tego nieszczęsnego TDK. No ja tym typem, te pierwsze chyba 7 czy 8 bitew, to w ogóle starałem się znaleźć jakiś, jakiś zestaw wyposażenia jego sensowny i, tak da i go jakoś tak ograć. No ale potem mi się w miarę udało. Powiedzmy chociaż nie jestem do końca zadowolony. Zresztą tak samo miałem z obiektem 752. Gdzie też te bitwy miałem na początku takie sobie, bo trochę musiałem zmienić. I modyfikacje polowe, i, i wyposażenie do niego. No I, i wtedy myślę, się zaczął że, grać spoko. I jeśli chodzi o y, obiekta 752, to jest, to jest to czołg, który myślę, że polubi się z wieloma słabymi graczami, bo uważam, że on będzie w stanie bardzo wiele wybaczyć. No to jest taki IS-3A, po prostu. Tak naprawdę, jak masz załadowany magazynek, nawet jak ktoś na ciebie wyjedzie, w farmie, to masz trzy strzały na nim. Coś tam zrobił. No, tak, no, tak, tak, no tak, tak, tak. tak, I, I zaskakujące pewnie będzie, że będziemy spotykać wielu graczy, którzy nawet tego średnio nie będą robili. Nie? No <noise> Ale jest, jest takie niebezpieczeństwo. Ale co mi się w tym czołgu podoba najbardziej? Niby rusek minus 8 depresja tak, działa. No, to jest bardzo bardzo no. fajnie. Yy, ma wielkie, wielkie cyce wy wystające na, na wieży. No, okej, okay, ale to też, mimo że twarda wieża i fajna depresja, to nie znaczy, że ten czołg będzie po prostu na nią grał. Ale je czytaj, można schować. Będzie, będzie wystawiał się cały czas, nie? Je można schować, bo jak podniesiesz działu do góry, to one się chowają. Ich nie widać. Tylko, że wtedy jest taki problem, że widać ci pod jarzmem, ale tam jest 200. 60 czy 240, więc to nie jest taki wick spot straszny chyba. Z tego sprawy, mogę teraz coś... 200, 240, bo no, teraz 240. Teraz sobie no właśnie, 240, no 240. Więc tam... ale to mówmy się, że to jest taka Wiesz, tylko, można nie? można trafić to oczywiście, ale 240 to też nie jest taka autopenetracja. Te garnki, te garnki też widać, bym powiedział, ale, ale nie Z dużo. drugiej strony, jak sobie pomyślisz, że miałbyś spotkać ten czołg grający na wieżę i będziesz widział te garnki w okolicach, ponad linią horyzontu mapy, to wiesz, co się wtedy z celownikiem dzieje, nie? No tak. On ci raz jest na, na garnku, a jak ty się wycofasz i zjedzie celownik z obrysu czołgu, no to nagle wyskakuje ileś tam metrów tak, do góry. Tak może nie? być, no. <laughs> Ale kadłub, on, ten kadłub moim zdaniem jest też niepozorny i będzie kadłub potrafił jest bardzo, śmieszne, no. bardzo wiele odbić przez warstwówkę na bokach, przez wanienkę, która, tak. która schodzi pod kosmicznym też kątem. To jest jakby taki kadłub niemalże taki jak był w... T22, 22 tak? no podobne. I podobny kadłub jest w obiekcie 274A, z tego co pamiętam. Chyba też, też, dokładnie też. Ogólnie spoko, to jest taki czołg, którym naprawdę można się bokiem tak mocno wystawić i ludzi poduszać do strzelania, bo robiłem to w tych bitwach i to się udaje, ale też nie do końca, bo ten ten cały pancerz jego to jest taka mozaika, jak się spojrzy na tank Tak? Boże, tak z GG, Jak się tam spojrzy, to jest taka mozaika. Czyli tu, cię, tu ci tu poleci pestka przez RNG, to się odbije, a tu poleci, to cię przebije, bo tam nawet na tej wannie są takie wypustki do zawieszenia. W które po prostu te pociski będą wchodziły, więc to też. Do końca te, nie można temu te, ufać. Te, 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 te wahacze, chyba, bo to ma, 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 ma tak, mają tak, być tak, wahacze. Tak, 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 tak. To one są akurat pancerzem warstwowym. Aha, ale mi to na zielono pokazywało. Ale teraz zachęcam wszystkich, którzy, którzy nas słuchają, żeby weszli na TanksGG z GG i obrócili sobie, jak wygląda ten czołg od spodu. I to do, wtedy do, 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 się ciekawostka. Jest ja ciekawostka, ja bo od zobaczyć. spodu centralnie pod wieżą jest jakby okrąg w tej wanience i okazuje się, że przy side scrape to jest weak spot. Taki nieoczywisty, ale jednak. No tak, no to właśnie o tym, no to o tym mówię. No A to myślałem, właśnie o to miał, Ja myślałem, o tej, ja myślałem o że o to było wypust, ja nie wiedziałem, że to jest takie okrągłe. Tak, ja mówię o tym o takiej wypustce właśnie, którą jak ustawisz ten czołg lekko pod bokiem, że tam wiesz, masz cały cały rykoszet masz, tak? po całej długości, oprócz tego jednego miejsca, czyli jeżeli ktoś się trafi w to miejsce, to cię przebije i nie masz na to wpływu, czy on cię trafi w to miejsce, czy strzeli trochę dalej, czy, czy ten, więc ten pancerz jest, on jest spoko, bo tym czołgiem idzie trochę odbić, ja nie mówię, że nie, ale ale jest pewna tutaj randomowość i, i pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu i jak bitwa nie siądzie, to może być przykro. I Natomiast najfajniejsze jeszcze jest to, że jak, jak się odpala model wizualny, to ten pancerz jest całkowicie zakryty błotnikami, gąsienicami i tak więc naprawdę trzeba. No ale się wyobrazić tym, sobie dobrze to miejsce. Nie? Celownik z pokazanym z przebiciem to, tak, no to z szansą penetracji. Postrzelisz w zielonej i masz szansę, że trafisz. Ale tak armata momencie, jest spoko. Myślę, myślę, że to będzie czołg, który będzie wiele, wiele wybaczał. I, I tak, ja jestem fanem tego, tego działa, bo, bo po zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia, po ulepszeniach polowych z racjami, z różowymi modułami, to na, naprawdę można się fajnie tym, tym dziełem pobawić i nie czujesz, a z fioletem w <coughs> ogóle, ale nie czujesz w ogóle, żebyś y, ruskim czołgiem strzelał, nie? No z magazynkiem. Ja, ja grałem zwykłymi i powiem ci, że na początku zagrałem chyba, już nie pamiętam w tym momencie, ale grałem chyba Vente, HPki i Turbo, coś takiego, albo zamiast Hapeków miałem, nie, miałem chyba celowanie. Czas skupiania tego działa, to jest dramat, po prostu. I ja rozumiem jeszcze skupianie między pestkami, że masz 3 sekundy tam przeładowania, tam 3, 3 sekundy skupiania, to się jakoś tam razem robi i w miarę to idzie. Ale oddanie pierwszego strzału tym czołgiem albo oddanie strzału kogoś, kto przejeżdża, zaskoczył cię, albo wystawił tylko wieżę na chwilę, żeby strzelić i tak dalej, to jest tragedia. Jak zmieniłem swoje wyposażenie, to zaczęło się grać trochę lepiej. I to jest taki 3 A dla mnie. Jak wyjedziesz, grasz na blisko i tak dalej, nie, nie, nie snipisz, no to wyjeżdżasz na nie powiem brzydkiego słowa, na przyjaciela i robisz mu trzy pestki po prostu, nie. No I właśnie to jest. Wydaje mi się, że to jest sposób grania tym czołgiem, że to nie jest taki magazynek, że a w lewo jedną pestkę dasz, w prawo no tak. drugą, trzecią na środek, tylko to jest po prostu kwestia skupienia tej pierwszej pestki, no tak. I ewentualnie jakiś przód, tył w tył. I, i, I doklejasz kolejne dwie pestki, i, i koniec przeładowanie I de facto tak wyglądała moja bitwa na, na 7000, które ja zrobiłem, I co tą Ciekawe. Bitwę, tak. Jedyny magazynek, który mi nie wszedł, to był ten na samym początku, gdzie właśnie tak. tej pierwszej pestki nie skupiłem. Tak, tak. Ja, ja powiem, że, jest... że jak, jak skupiałem strzały do końca z tym wyposażeniem, to one potem już fajnie wchodziły i było ok, ale no, trzeba mieć cierpliwość do tego działa, ale tak. oddaję. I, I ma dość dobrą, tak mi się przynajmniej wydaje. stabilizację działa. Nie sprawdzamy, jak to wygląda na początku. Ja patrzyłem, ale ta faktycznie... staba nie jest rewelacyjna, ale, ale nie jest tragiczna też, nie? Są dużo gorsze Ja myślę, czałdry. że ja sobie, bo ja teraz grałem, co ja grałem? Grałem chyba ulepszone celowanie i stabę, właśnie. Ja chyba sobie zrobię taki manewr, że zamiast staby sobie wsadzę najpierw turbo. Po, a ja tu w ogóle. Aha, już tu, bo wywaliłem. Spróbuję sobie wentę. Ja turbo w ogóle wywaliłem, dlatego że jak jest turbo, jedziesz szybciej. To jeszcze bardziej się rozwala ten celownik. No tak, no tak. I jak wywaliłem turbo i zostawiłem sobie celowanie, stabilizację i. capeki, chyba? Potem czołgę zaczęło się grać fajnie. I zacząłem się na nim całkiem nieźle bawić, dlatego dla mnie to jest najlepszy czołg z tych wszystkich. I to jest jedyny czołg, który tak naprawdę moim zdaniem będzie widywany potem na randomach mm -hmm. w ogóle. Można się zastanowić też, skoro. Jesteśmy zgodni, że ten, ten pancerz swoje będzie mógł wytrzymać. To czy te HPki na przykład są niezbędne, nie? No czy wiesz, no coś musisz dać. Chyba, że wentylację dasz, no to też można. No. Żeby właśnie też podkręcić czas przeładowania ale magazynka, dla, ale bo dla to jest mnie hap... opcja. Nie? No ale dla mnie Hapeki są o tyle dobre, że to wiesz, że ci daje też do modułów HP, mm -hmm. że masz więcej, no jeden, ten jeden strzał często przeżyjesz, więc to jest chapek, którym się gra na blisko i tutaj dujesz. Sposób grania tym czołgiem równie dobrze może wyglądać tak, że wyjeżdżasz ta chłopa, który ma 1000 HP, gdzie stoi za rogiem. Wyjeżdżasz, wiesz, że on cię pacnie, tak? Więc on cię wali za 400, a ty go walisz do garażu. I tyle. Tracisz 400, ale nie ma czołgu, jest skasowany, więc a wtedy te HP się też przydają. No można pokombinować. Myślę, że na magazynkach jest o tyle dobrze, że nie masz tego dosyłacza. Więc masz ten jeden slot, w którym możesz sobie <laughs> tak. wsadzić coś. O ironio to jest ułatwienie, nie? <laughs> tak, tak, więc. Y czy to będzie wentylacja, czy to będzie coś, ktoś tam mówił o obracarce, Spoko. No próbujcie, tam, kto co woli. Nie widzę problemu. No od tego też jest wyposażenie 2.0. Wyposażenie 2.0 pokazało, że jednym czołgiem da się grać na kilka konfigów i nie ma. No tak. Trzeba się postarać, żeby zrobić coś złego. Jak, umiesz, jak, jak robisz coś, jakiś dobór masz modułów, który jest inny niż polecają Daki czy Skill for LTU. To nie znaczy, że to jest złe pod no, warunkiem, oczywiście. że wiesz co, wozisz i potrafisz to wykorzystać w bitwie. No, nie? Tak. Zresztą ja też próbowałem na zwykłych modułach, nie? ładowałem dużo nie fioletowych. Myślę, że jak się go jeszcze dopakuje chociażby różowymi modułami, albo ktoś fiolety wrzuci, to tym czołgiem się będzie jeszcze fajnie grało na pewno. Nie? No, ale, ale na tak zwykłych inaczej, modułach jest OK. Tak czy inaczej, jak dla mnie w końcu są takie dziewiątki, które mogą mnie zachęcić do tego, żeby grać nimi w celach, w celach zarobkowych. Bo dotychczasowe dziewiątki mnie jakoś specjalnie po prostu żadna nie mnie nie porwała na tyle, żeby zagrać więcej niż he he, 100 bitew. No nie wiem, ja, ja lubię bardzo strywaka. dla mnie to jest czołg. Lubię go bardziej niż prototypa, tego Chieftaina prototypa. Chociaż uważam, że oba są na podobnym poziomie i jak ktoś wybiera tamtego zamiast tego to spoko. Ja, ja I wiem, obiekt te chyba są... też jest na tym poziomie dla mnie, on nie jest lepszy od nich. Moim zdaniem on nie jest lepszy. To są ale, trzy fajne czołgi. Ale, ale moim zdaniem on będzie ciekawszy od tamtych. Bo tamte. Ja, ja nie mówię, Możliwe. że tamte są słabymi czołgami, mm -hmm. bo, bo nie są. Ale nie, nie ma w nich nic takiego wyjątkowego. No, czy wiesz, on, ten magazynek, ten pancerz. No wiesz, magazynek jest, magazynek jest plusem, ale z minusem też czasem. Nie? Bo niestety te 30 sekund trzeba stać i nic nie robić. Nie? To, też jest, no, to też jest takie. Trochę tak, tak, tak. czasem irytujące, jak mógłbyś strzelać, a nie możesz, więc. To jest jakiś, nie jest. Gra się tym przyjemnie, na pewno, więc. Dla mnie to najlepszy czołg. Czy coś jeszcze dla, dodać? Dla mnie dla mnie top 2, więc też, a, też top wysoko. 2. No, to może teraz pogadamy o najlepszym. Czołg. A nie, już gadaliśmy o nim, czekaj. Chyba. o to jeszcze nie było. A to, <laughs> to to, to. XM66F. Ale, ale, ale no, te pstryczki tak naturalnie wychodzą no. Na ten. Tak, zupełnie naturalnie. Nie, no chyba no o tym spamy nie będziemy już gadać, bo już gadaliśmy o nim, więc. Możemy pogadać o tych piątkach, które, które się pojawią, czyli nikogo nie zainteresują. Jakaś tam trójka, jakaś tam dwójka, coś tam. Nie coś wiem, tam. jakie są. Ale jedno, jedno zwróciłem uwagę w filmiku. Że one no. są fajne, takie cudaczne, nie? One fajnie wyglądają. Tam jest jakiś taki kwadraciok dziwny. Śmieszny ten no. jest on jest medem, zdaje się, a, a wygląda tak? jak pelotka jakaś. O, to jest wygląda jak Ludkowski trochę takich. <laughs> Młody Ludkowski. No, nie skojarzenia są same się No. Ale ja na przykład, ja na przykład się cieszę, że dadzą dadzą czafika, bo ja jestem, mówię, ciekawy. Ja jestem na etapie. Nauki spotowania i od najniższych tierów do najwyższych sobie markuję, więc będę miał piątkę do zmarkowania kolejną. Okej, okay. więc, więc, ja więc ja się cieszę, że kolejna kolejna fajna rzecz mi wpadnie. Bo traffic zawsze był fajny. A grałeś tym prezentem? Yy, nagrodą w sensie. No, tą prezentem 4. Nie. 4 nie, 2. Nie, ja też nie, ale fajnie wygląda. Podoba mi się. W ogóle te. Tak, pzt 34 Są takie sexy czołgi. Jak. On. Jak nie, zobaczyłem ten model, super. to wiesz co, sobie, co mi się przypomniało? Pamiętasz no. czas, jak WG wprowadzało modele HD mhm. i pokazywali kolejne modele, i wszyscy gracze robili. uuu, wow. Uu, No tak było. No. Uu, patrz, gąsienicę mu zawiesili. Kłoda drewna wiersz. Ale popatrz, nie? można zrobić fajny y, styl z gustem, a nie nastać jak na BELA w, w tych stylach. O, ale Podoba ci się? I, tak? Tak. Aha, tak. Okay. I, tak jak tak jak zawsze mówiłem, że nigdy nie będę się jarał jakimiś tam właśnie skinami, w giereczkach, nie rozumiem tego fenomenu, tak po prostu jak zobaczyłem, no ten żart, no bo to umówmy się, to jest żart no tak, no. takiego takiego stylu, to mi się uśmiechnął i mówię, no muszę go mieć. I nie gram EBR-em, ale chcę go okay. mieć po prostu w garażu, żeby sobie popatrzeć, bo jest tak kurwa idiotyczny, jak na skin Straszny jest. dla czołgu. Że po prostu muszę go mieć. Po Powiem raz. ci, że on dla mnie byłby akceptowalny, ja bym go przyjął chętnie. Bym go używał. Jakby nie miał tych podwójnych kółek z tyłu. Jakby miał normalne po jednym. No po, bo po to jednym to jest. Ja no, rozumiem, jadane. ale jak ma z tyłu te kółka, nie mogę na to patrzeć, nie? Po prostu nie mogę. Muszą być bliźniaki albo nie, takie Nie, No ja rozumiem, ja, rację, no. ja rozumiem konwencję całą, ale nie lubię tego, no. Po prostu nie ten. Natomiast wini Jones na kobre ja, Ale ja mam rozwiązanie <grym> dla siebie. No? Możesz jeździć zawsze tyłem i wtedy będziesz widział tylko ja te, z przodu te, te kółka za to, tam. zajebiście. <grym> Natomiast styl Winiego Jonesa na kobre jest równie paskudny, ale nie mogę się doczekać, jak zobacz na nim <grym> trzy marki. <grym> I to tylko, na to tylko czekam, nie? Ale jest straszny ten styl jeszcze. To no tam jedyny... Czekaj, co tam jeszcze jest? Do, do tego fajza jest całkiem spoko. I... Ten styl do FAZE jest. Taki jak Dune tak to Tak, on powinien być tak samo zbojkotowany jak ten do Dune. A jak zbojkotowany? A tamten został znaczy, zbojkotowany? No nie no, na zasadzie, że Hurdur, my prawdziwi Polacy gracza WOTA, nie będziemy kupować paczek, dopóki WG nie wycofa a, tego stylu, nie? Bo Czyli takiego. jest coś takiego. Ten Darta jest też ładny, fajnie wygląda. Jest jeszcze I, jakiś. I mi strasznie tego brakuje, żeby WG zrobiło takie style, które będą wyglądały jak faktycznie przy, przystrojone kamuflażami pojazdy. Tak, powiedział ten, powiedział ten chłop, dawajcie mi styl Hot Roda, take my, take no my nie, money. Ale, ale naprawdę ja nie rozumiem, dlaczego to musi, dlaczego to musi być takim wyzwaniem. Kosztowym dla, dla WG, żeby naprawdę zrobić nawet na jedną kupy to takie style. A jest 17 styl dla 7 piątki jeszcze. No tak, no. 17 styl. Jest, Może tak? i są czołgi, które nie mają stylu w 3D, albo mają brzydkie, ale za to na 7 jedną. Dokładnie. Możesz mieć x styli. Bo te, brakuje tego mema takiego, nie. Mój stary jest fanatykiem styli do 75 Cały dom zajebany stylami do i 7 I taki koleś siedzący w biurze Wargamingu, nie? To, o, by, to by pasowało, to by pasowało. O Boże. Nie będziemy gadali chyba o tych czołgach starych z tamtych. Czy chcesz, czy chcesz? Jeszcze. O, o starych czołgach, żeby porównać? W sensie, yy, czy były lepsze czołgi w, in, w tych poprzednich edycjach, czy gorsze? Znaczy, Dobra, nie no, ma trzeba zauważyć, były lepsze. No. Były, no były, były lepsze. No I patrzę na te kolejne lata, i naprawdę ciężko mi znaleźć rok, w którym czołgi były słabsze. Tak, tak, żebym mógł powiedzieć zdecydowanie, że były słabsze, bo nawet zestaw, który mi się wydaje najsłabszy z roku 2018, bym powiedział. Gdzie byczku, był Typ 59, Lorka, byczku. Patriot i Skorpion. Ej, Patriot wtedy był, był dobrym czołgiem. Lorka wtedy też była nie najgorszym czołgiem. W 2018 roku. No dobra, no ale to masz później. I zobacz, jakie później masz ze Defender... moim. No właśnie, później chyba ten 2019 moim zdaniem był saszy. Był Defender, Scorpion, Scorpion i 3A, bo tylko Scorpion jest z tego dobry tak naprawdę. Dwa pozostałe czołgi to są śmietniki, trochę w porównaniu do Skorpiona. No to mamy dwa wątpliwe lata a cała reszta to pojada no. progetto dwulówka a no, to ten z grub i Sukatyń Bizontek, te giesor magazynek ten Tedek yy, i burask no. Tornwag Kaliban yy, joch ósmotierowy 122tm i Skoda No to tutaj to tylko tego, tego jocha można się doczepić nie w zeszły rok Iron Arni. Szarem bezeta, No nie, no, kaliban jest śmieciowy. CERA poważnie. Kaliban jest śmieciowym czołgiem, nie. też nie jest najlepszy. No ale Skoda jest i masz 122TM, który też jest dobrym czołgiem, nie. Ale a tak w roku, tak? Iron Arni, szare bezeta, Zeta, I no, no, dobry zestaw. Dobry zestaw. No, w tym roku to wyszło tak. Ale z drugiej strony. Też nie chcę wpadać w to, że wiesz, jak nie ma przegiętego czołgu. W stylu tam bezety, buraski, skorpiona czy czegoś, to, to o, jak słaba. Jakby dali, to bym płakał, że o, to Boże, co i, dają, co i dają za czołgi. Nie? To jest takie zbalansowane. No, czołg dla każdego jest taki. Jest czołg dla wielbicieli niemieckiej stali, jest czołg z nowej linii, jest czołg najlepszy z tych wszystkich, czyli 752, i jest czołg dla Gamoni, czyli XM66F. <grym> Czołg gamoń dla gamoń, ale no to co no to może jednak tak przewrotnie na, na podsumowanie powinniśmy powiedzieć, że to może jednak dobrze ten event wygląda. Znaczy nie no event dobrze wygląda, czołgi wyglądają, brakuje mi takiego jednego jakiegoś wiesz, nie mówię, że na, na poziomie yy, tam dwulufy albo progetta albo coś takiego, ale takiego chętnie bym zobaczył taką ósemkę jakąś fajną nie, taką Spoko ósemkę, taka która byłaby, tak jak Iron Arnie na przykład, no nie powiesz, że Iron Arnie jest słaby, no nie jest słaby, jest no dobry, jest, no nie jest, ale nie jest też topowy, ale zrobisz nim, pograsz nim fajnie i tak dalej, takiego czołgu mi troszkę jakby brakuje. Ja bym się nie obraził, jakby w ogóle do całej tej puli na przykład dało też, nie wiem, Buraska albo to coś takiego, coś co faktycznie by ściągnęło graczy, którzy niekoniecznie chcieliby bo... kupić bo... dla nowych, ale dla tych sprawdzonych już, no. Bezeta? No właśnie, gracze od razu wiedzieli, <laughs> że Bezeta na pewno będzie, A, nie? tutaj wszyscy latali, o, co myślisz że co myślisz o dodaniu Bezety do paczek i tak dalej. A, bo u tego tam na czacie ktoś Ta, tam pisał, że Bezeta będzie. powiedział, bo coś tam tego... No cóż, jest jak zawsze. W za rok będzie to samo. Nie łapmy, nie łapmy ryb przed siecią. O. Tak. Lepiej poczekać. A nam, ale to trzeba przyznać, że nam się fajnie ale... to, to czytaj, tego słucha, jak wiemy już, na przykład bo był no już ta. taki moment, że wiedzieliśmy co <laughs> będzie, a wszyscy chodzili po naszych ta. streamach i mówili, no kurwa bo morto, bo będzie bezeta bankowa, mówię ci. Tak, tak. Beczku, tutaj mam info po prostu z WG, <laughs> moja ciocia. tam. Tak, moja ciocia tam sprząta i widziała bezetę u jednego kolesia nad tym. Tak będzie. Mówię <laughs> to... ci 100% pewne info. I czy w w paczkach będą też, też tak, też tak słyszałem? Ciągle czekamy tak jest ah, no i tak dochodzimy do końca do końca tego tego eventu tak który, który zjada nam który zjada nam cały odcinek chyba no to zdarzało się a zdarzyło czy było jakieś wydarzenie na świecie które mogłoby przyćmić tą jaśniejącą gwiazdę po prostu eventu świątecznego nie gadać o wydarzeniach losowych o i to jest ciekawostka ale kogo to obchodzi? To, 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 to może zróbmy no. tutaj takie cięcie no. i nagrajmy na szybkości dodatkowy poświęcony tylko wydarzeniom losowym. Jak dodatkowy? Odcinek dodatkowy? No, co? No, tak, no tak się naciąga, ale widzów na odsłonę, nie? <grym> na, widzów naciąga na klawisz. Na, nie, nie puszczaj tego później, Feter, Ej. <grym> To pójdzie przede wszystkim, Jak co? Patrzcie ja cię nauczę jak to no. się robi. Słuchajcie widzowie, sekcja komentarzy, jeśli pod tym filmem znajdzie się, ile dajemy, tysiąc łapek w górę? Tysiąc łapek, nie no, tysiąc to gdzie tam? Przestań. Nie jak dadzą? Się... Nie no, to nie ma disu na nikogo, to nie dadzą. No to możemy zrobić jakiś diss na szybko. Możemy jakiś dis wymyślić, tak, to prawda. A możemy przerzucić wydarzenia losowe na następny raz, albo, Dobrze, tak albo zrobimy. wcale. Słyszycie, ja chciałem, a jak zwykle on tutaj ten, bo, bo, bo bułki musi iść. Tak, dokładnie. Więc Ech, no dobra, mieli, nie no. będzie trzeba wymyślać co następny raz. A za. A w następnym odcinku to yy, zrobimy sneak peek, tak? Czy to będzie już następny odcinek? No tak. To już będzie następny no to, odcinek na tą połowie to, grudnia. To, to to w następnym odcinku Ale w takim kurde, ale razie to jest pewne. Chcemy no kurde, no chyba tak, no. Dobra, to powiedzmy tak, nie będziemy mówili kto, nie będziemy mówili co i jak. Yy, ale będzie. Ale to Nie powiem wam nie co, no, nie powiemy kto i nie powiemy o co chodzi, ale będzie o i spoko. Wpadnijcie zobaczyć ja wiem, co. Czy, ja, ja nie wiem, czy ja na streamach nie mówię. Wiem, że mówiłeś, ale wiesz, może nie wszyscy byli na streamie. Może. Może. No. To... no to dobra, to, to może ktoś będzie i może coś powie o jakichś swoich może wrażeniach i, i może też będzie na streamach naszych. A, no. Nie wiadomo. Życie jest pełne niespodzianek. No, także... Yy, także także, także tak. lajkujcie, zostawiajcie komentarze dla zasięgów i widzimy się za dwa tygodnie. Tak, a jak będzie tysiąc łapek, to... To będzie tysiąc łapek. To będzie tysiąc łapek, tak. Yes. To wtedy, jak będzie tysiąc łapek, to pod następną burzą będziemy chcieli dwa tysiące, bo jesteśmy... Y... Pazerny Pazerny... na łapki. Pazer na pięść, Pazerny tak. na łapki. Dobra. To papa. pa. Pa, pa, miłego. Hej.